Cześć, witam wszystkich. Za oknem już jesień, ale jak widzimy, niektóre rośliny jeszcze sobie całkiem nieźle radzą. Brugmansia różowa jeszcze ładnie kwitnie, co prawda już nie ma tak wybarwionych kwiatów, ale jeszcze całkiem ładnie się prezentuje. Ale dzisiaj chciałbym nawiązać do wakacji, urlopu, które spędziłem w tym roku po raz kolejny na Bałkanach. I o tym chciałem Wam zademonstrować, jakie przywiozłem pamiątki. Co prawda już odszedłem od pamiątek typu magnesy na lodówkę, a zacząłem i tym podobnych takich różnych, a zacząłem przywozić rośliny ciepłolubne, albo jak niektórzy nazywają egzotyczne. I dzisiaj właśnie chciałem zaprezentować Wam między innymi oliwkę. Jest to odmiana oblica. Jest to bardzo popularna odmiana w Chorwacji, uprawiana na całym jej obszarze. Ma liście takie podłużne, duże, ciemnozielone, o pofałdowanej powierzchni, które w czasie suszy zaginają się spiralnie, co znacząco zmniejsza utratę wody. Oliwkę tą otrzymałem od Antonia, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I muszę przyznać, że już dawno polowałem na tą oliwkę. Miałem już kupić ją gdzieś w ogrodniczym. Kilka razy próbowałem ukorzeniać, ale no, oczywiście mi się nie udało. No i w końcu znalazła się w moim ogrodzie. Bardzo ładnie się będzie prezentować. Mam nadzieję, będę kształtował, jeszcze nie wiem, czy jako takie drzewko bonsai większe, czy może jako po prostu, no niech sobie swobodnie będzie rosła tak, jak natura na niej to wymusi. Ale jeszcze oprócz oliwki, jeszcze przywiozłem inne rośliny, właśnie opuncję. Jest to opuncja, która kwitnie w kolorze żółtym. Jest jej tam mnóstwo, bardzo ładnie się prezentuje. Te dwa płaty już się ukorzeniły, także będzie chyba wszystko fajnie. Następną rośliną jest Sedum palmeri i Aptenia cordifolia. Sedum palmeri to są rośliny, które naturalnie żyją w górach Meksyku. U nas są uprawiane na skalniakach albo obrzeżach. Natomiast Aptenia cordifolia albo sercolistna ma takie czerwone kwiatuszki. To właśnie próbuje kwitnąć, ale już jest trochę za chłodno i mało słońca. Ma takie malutkie kwiatuszki czerwone, wygląda przypominające nasze stokrotki. Bardzo ładnie się prezentuje. Pochodzi właśnie z południowej, ta roślina pochodzi z południowej Afryki. Jest to sukulent, które oczywiście może rosnąć w bardzo takim suchym podłożu. Radzi sobie nieźle. No i to by było tyle, jeśli chodzi o moje rośliny. No już jesień idzie pełną parą, dlatego w najbliższym czasie jeszcze bananiki wykopię. Te w doniczkach już w większości są pochowane. Te z ziemi wykopię w najbliższych dniach. No i jak zwykle będziemy czekać na wiosnę i ponownie rozpocząć sezon. A tymczasem cześć, do zobaczenia.